Gdy zchodzimy się, by wielbić imię Twe. Wiemy dobrze, że Twe serca są warte. Błogosławisz prośbę o całą noc. Błogosławisz mocą swoją. Gdy zchodzimy się, niech się lub nas zdało. Gdy schodzimy się, wypełnić imię Twe. Wiemy dobrze, że Twe serca są otwarte. Błogosławisz Boże, całą noc. Błogosławisz Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tutaj w kościele był rozpoczynany wraz ze świętymi. Tutaj można powiedzieć, jest ich obecność bardzo wyraźna dzisiaj, bo mamy świętego Jana Pawła II, świętą siostrę Faustynę i błogosławionego księdza Michała. A tam wyżej w ołtarzu jest jeszcze tak zwana mała Arabka. Ich relikwie tak zwane, czyli części, cząsteczki od nich, ich ciała, pozostawione tutaj, abyśmy mogli powiedzieć, że oni są między nami. Ale chcemy jeszcze coś innego powiedzieć, że my chcemy być tacy jak oni. Jeśli będziemy prosić Pana Jezusa, to On sprawi, że będziemy się stawać coraz bardziej tacy jak oni. Zapraszamy Was, abyście zobaczyli, jak wyglądało życie pewnej świętej rodziny. Takie niepozorne, takie zwyczajne. A jednak Pan Bóg powiedział, będziecie dla innych wzorem i znakiem. Poprowadzę Was tak, że wszyscy, którzy będą na Was patrzeć, będą mówili, tak, Bóg jest w ich życiu i w Waszym życiu też Pan Bóg chce być. Teraz zamieniamy się w słuch i przyglądamy się, co tu się będzie działo. Teraz muszę być dorosły.
Prosił Cię, Beny, aby to przystąpił. Chciał, aby Gilbert przepisywał na niego listy. Listy jego nieżyjących już rodziców. Były one pisane piórem na kartkach. Teraz trzeba je było przepisać na komputer. Gilbert jest bardzo ciekawy. Ale to nie ma szansy, żeby robić w swoim życiu. Godzi się, aby pomóc przyjacielowi. Czyta zapiski. Urodziła się w 1884 roku. Była bardzo młodą kobietą. Znała języki obce. Grała na fortepianie. Dużo czytała. Lubiła też pisać. Pisała dla siebie. Pisała dla innych. Dzieliła się swoim sercem i wiedzą. Mocno kochała Pana Boga. Był dla niej najważniejszy. Został adwokatem. Zawsze był szlachetny i prawy. Nie znał dobrze tego. Raczej obracał się w środowisku, w którym Bóg nie był najważniejszy. Spotkanie. Maria i Luigi poznali się, ponieważ ich rodziny spędzały wspólny czas. Dużo się dzieci lubili mieć odmienne zdanie, żeby potem móc się przekonywać o sobie. Byli szczerzy, radości, pełni zaufania. Pani co mówiła o tym? Mój, choć nie był religijny, zaczął tęsknić za wiarą. W Marii znalazł pocieszenie. Zdarzyło się, że młody Luigi ciężko zachorował. Lekarze obawiali się, że nie ma lekarstwa na jego chorobę. Maria bała się, że Luigi nie może. Dużo się modliła i prosiła o wsparcie.
To jest obraz, że w duchu tak bardzo się mówiła i władała na twoje zdrowie. Całuj ją każdego wieczoru, każdego rana. Zawsze trzymaj ją przy sobie. Pan, ta najświętsza żywica, błogosławi. Te małe obrazy, staranki zabezpieczone kopertą, Luigi trzymał w portfelu przez 47 lat. Maria i Alonso zrozumieli, że bardzo się kochają. Ich ślub odbył się 25 listopada 1905 roku w Rzymie. Małżonkowie byli zwykłym włoskim małżeństwem. Kochali się. Mieli dzieci. Pracowali. Ich sekret polegał na tym, że wszystko robili razem. Wspierali się, modlili, razem płakali za szczęście. Codziennie uczestniczyli na przyśle. Maria zajmowała się domem, który był schronieniem dla ludzi prześladowanych. To był trudny czas, czas wojny. Zajmowała się rodzicami, dzieci. Wykładała na uniwersytecie. Znalazła też czas, by pisać do polskich gazet o rodzinie, o miłości. Luigi pracował. Był znany w całym kraju i uznawany jako autorytet wśród młodych. Piastował sobie stanowisko. Pomagał w wychowywaniu dzieci. Opiekował się dziećmi. Ich dom był zawsze otwarty na gość.
Warto trzymać się ze sobą, jego droga zawsze prowadzi do niego.